Pracujemy, vamos, vamos! Spoko, bo jak się będzie sypać, to akurat jakiś taki dymek pójdzie. A my go za najmniej trzymali to krzesło. Ale to smrało po języku. Siemanko, jestem Mundek, witam was na kanale Sixpack TV. Dzisiaj mega wyjątkowy dzień, bo będę miał w końcu okazję poznać całą ekipę Sixpack TV. Znajdujemy się w Pabianicach, będziemy wykonywać sesję zdjęciową, dobrze się bawić, także zapraszam do was do materiału i mam dla was kilka niespodzianek związanych przede wszystkim z pytaniem, które mam do każdej jednej osoby dzisiaj na filmiku. Zrób mi z tym zdjęcie. A dziękuję, dziękuję. O, będzie na filmie, nagrałem. Jem, powiedział, że jestem kulturalny. O, dziękuję. Dzięki, dzięki. Kolejny dżentelmen. Powolutku, jesteśmy przygotowani, już make-up zrobiony, ale teraz szybka bomba, co by troszeczkę spuchnąć na tych zdjęciach. Wasze zdrowie. Idziemy poznać pierwszą osobę z filmu. Siemanko. Dobrze. Mam do ciebie jedno pytanko, bo jak mówiłem, ja chcę poznawać członków teamu, jak i chcę przedstawić was moim odbiorcom, którzy już mnie znają. Dobra. Także jedno pytanie. Pierwsze. Tak. Pierwsza rzecz, jaką robisz po przebudzeniu rano? Chyba szczerze powiedziawszy, jak mam być szczery, spoglądam do telefonu. A teraz kolejne. Dobra, mamy to. Myślałem, że powiesz, że sikanie, bo każdy tak odpowiada. Drugie pytanie. Co robisz jako ostatnią rzecz, kładąc się spać? No i chyba tutaj będę monotonny, bo... To samo. Mamy to. Poznaliśmy piątkę. Lecimy i od razu na trening. Bo taka pompa jest na ziemi. Końska dawka. Nie walisz do shakera, tylko zalewasz wodą. Pamiętajcie, nie bierzcie całego, bo was porozrywa. Najsilniejszy w ekipie poszedł pomóc. I teraz za to całe pudło jest dla mnie. Bardzo dobrze. Cokolwiek to jest. To dla Bezula, do zabawy. Cokolwiek to jest. Oj. Dlaczego i to się śmieje? Oj. Co ci to przypomina? To mi przypomina wałek do ciasta. A, na pewno. Dopiero się mogę przyłożyć. Wiem, że możesz. Ale czujesz w ogóle? Nie, bardzo lekko jest. Ty, ale pomaga. Ole, pomaga, to jest musisz się kupić. Kupuj to. Dobra, lecimy do Obamki, zobaczymy, jakie on dwie czynności pierwsze wykonuje zaraz po wstaniu i zaraz przed snem. Siemanko, poznajemy ekipę i teraz... Pierwsze pytanie. Pierwsza rzecz, którą robisz zaraz po wstaniu, po przebudzeniu. Zaglądam w telefon, zdecydowanie. Kurde, to Team Sixpacka chyba jest jednogłośny. I teraz drugie pytanie. Co robisz jako ostatnie przed położeniem się spać? Czytam książkę ostatnio. O, mamy świeżynkę. Dzięki bardzo. Paula, poznajemy ekipę. Hejo, mamy pytanko do ciebie. Lubię takie. Dwa pytanka. Nie, to są proste pytanka. Pierwsze. Pierwsza rzecz, którą robisz zaraz po przebudzeniu rano. Idziemy zęby. O, zawsze. Mamy nową świeżą odpowiedź. I teraz... Potem jest kawa. I teraz pytanie numer dwa. Co robisz jako ostatnie, zaraz po, przed położeniem się spać? Ostatnie? Tak. Nastawiam budzik. Mamy różne odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dobry jest, nie? Można sobie informować. Nie jest. Chcesz tam kciuka? Ostry kawał. Dobra, jeszcze robimy. Jestem już taki głodny, że muszę zjeść najlepszego wafera. Jak to się nazywa? Ogrodniczki, tak? Ja dwie też przyjmę. Majki tak wysoko. Tak. Paula wygląda jak z tego, nie?
Tokyo Drift, kurwa, dziewczyna na bejsbolisty jakiegoś, co ma od starego Vipera, ten na początku, wiesz co? A nie wiesz, kurwa, bo ty dzieciak jesteś. Dobra? Ogólnie jak skończymy swoje właśnie zdjęcia, to kazali nam dobrać się w parach o podobnym poziomie tkanki tłuszczowej, no ale nie ma z takim samym, tylko jest z większym, więc dlatego Viola. Dlatego pasuje do Boreckiego. Poczekajcie, mam cukier puder na cyckach z rogalika. To wciąganie brzucha jest po prostu... Wielkie. O, ja mam tu mam cuszyk. Może być śmieszne? Okay? Nie, podejdź. Dobra. Dobra. Okej. Okay. O, jeszcze trzymaj. I teraz. Nie, czekaj, źle, no. Dobra, lecimy dalej. Hejo, hejo, poznajemy Wiolusię. Siemanko. Mam do ciebie dwa pytanka. Pytanie numer jeden. Okej. Pierwsza czynność, jaką robisz zaraz po przebudzeniu z samego rana? Piję hitshota, czekam 15 minut i śmigam na rower. Ooo! Teraz nie widać, ale tak czyli, jest, tak czyli jest. Mamy odpowiedź i jakąś oryginalną. I teraz pytanie numer dwa. Czynność, którą wykonujesz jako ostatnią przed zaśnięciem? No przeglądam Instagram, no. I tam już Sixpack TV, tak, Sixpack Nutrition. Wszyscy ambasadorzy po kolei, co tam nowego stawili. Także na dobre wychodzi, no. Tak. Ciągnę brzuch. Tak widzę jak wasz syn. Ja tutaj jedyny poważny traktuję ja swoją pracę. Oni jedzą, widzicie, opierdzielają się. Ja idę dalej, ja robię zdjęcia. Mimo tego, że mam za 2,5 miesiąca zawody, widzicie, ale to jest poświęcenie. To ja mam zarobki, ja mam zarobki. Nagraj był czas za jego twarz. Ej, chodź, Jola, dotnę cię. Jak cię powiedzieć tak? 10 dni temu na Facebooku wyskoczyło powiadomienie. No. 10 dni temu? Że chłop waży 8 dych. Okrągła rocznica, jak w tamtym roku chłop schudł 15 kilo. Tak. Guli? No i chuj. No i chuj. Tak, ten stary tapczan stwierdził, że jest za mała oglądalność na YouTube i ma w dupie. Tak, i poszło jojo i odbił 2,5. Okay, ale nie chcę nic ale i tak cię kochamy, grubasko. Ja nie chcę nic mówić, aczkolwiek to też bardzo dużo zależy od tenera. Mamy tam piątkę. Wiele, jak oceniasz pracę Buliego? Nie. Ja bym się z nim zawsze wyśmienicie pracuję. Dobrze, poszła reklama. Naprawdę. Ale zobaczcie, jakie poświęcenie jest Buliego. Do kobietki przychodzi wiadomość, proszę wysłać zdjęcie swojego CV. Ona siada na tym na skanerze. Taki żarcik czarny. Jako, że we dwóch jesteśmy, że tak powiem, świeżakami w teamie. Siemanko, Kuba, miło cię poznać. Wzajemnie. I mam do ciebie teraz dwa pytania. Już się boję. Pytanie numer jeden. Okay. Co robisz jako pierwszą czynność zaraz po przebudzeniu? Daję buziaka Oli. O kurczę, to jest dobre, to jest dobre. I pytanie numer dwa. Ostatnia rzecz. Jaką robisz przed zaśnięciem? Tylko nie możesz też buziaka. Żeby dobrze wypaść, to bym powiedział, ale nie, wiesz co, chyba telefon, kurde, to jest moja zmora przed zaśnięciem, nie mogę sobie... chciałbym się pozbyć tej czynności, ale jednak jak kładę się, to wiesz co, telefon, jakiś Instagram, social media, mail. Ale wychodzi dopiero... na to, że ekipa Sixpacka jest zgrana, bo mamy bardzo dużo takich odpowiedzi. Także no poznaliście tak. Już bandę. I mamy to, kochani, poznaliśmy całą ekipę Sixpacka, dla mnie cały dzień jak najbardziej na plus. Cieszę się, że w końcu miałem okazję poznać wszystkich i widzicie, że jest tu naprawdę dużo, dużo pozytywnej energii, co mnie osobiście się mega podoba. Jeżeli wam się podobał ten materiał, dajcie znać na dole
komentarzach możecie mieć pytania odnośnie nas, całej ekipy i na pewno odpowiemy w następnych vlogach. Tymczasem dzięki Wam bardzo za udział, pozdrawiamy, do zobaczenia.